Aleksy Uchański, prezes Movie Games, opowie dzisiaj o działalności spółki. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Ogłosiliście plany oficjalnie, że zamierzacie wejść na giełdę, więc zacznijmy od tego, jaki jest model biznesowy spółki. Jesteśmy producentem, deweloperem i wydawcą gier komputerowych. To jest atrakcyjny, globalny rynek, który się w ostatnich latach bardzo zmienił. Obniżyły się bariery wejścia. Gry jest łatwiej wyprodukować i łatwiej sprzedawać. Co pozostaje? No to co najważniejsze, czyli kreatywność, innowacyjność, to żeby ująć globalnych klientów czymś, czego jeszcze nikt nie wymyślił albo nie zrobił w taki sposób. Nasz model biznesowy, chcemy dywersyfikować nasze projekty. Nie jesteśmy studiem, które całą swoją energię i zasoby rzuca na jedną wielką ideę. Pracujemy w tej chwili nad blisko 10 różnymi grami. Chcemy, żeby były zróżnicowane. Każda gra to inny zespół. Staramy się te zespoły raczej pozyskiwać niż budować, bo tak jest w grach komputerowych, że zespół to bez mała rodzina. To są ludzie, którzy muszą dobrze się ze sobą znać, chcieć ze sobą pracować. Oni pracują bardzo ciężko, więc wolimy się raczej z nimi poznawać, internalizować ich do naszych struktur. To jest ważne. Nie jesteśmy funduszem hedgingowym, nie stawiamy jakichś betów na projekty. Chcemy, żeby zespoły tworzyły nasze gry dla nas, pracując z nami, żeby to była długoterminowa współpraca. Chcemy mieć około 10 stale biegnących projektów gamingowych. Powiedział Pan, że teraz gry jest łatwiej wyprodukować i łatwiej sprzedawać. No to gdzie jest problem? Bo teoretycznie wydawałoby się, że nic tylko zajmować się produkcją gier. Wszędzie tam, gdzie się obniżają bariery konkurencyjne, oczywiście problemem zaczyna być podaż. Na globalnych platformach dla gier PC debiutuje codziennie nawet ponad 100 gier. Nikt na świecie już nie ma tyle czasu, żeby we wszystko zagrać, wszystko obejrzeć. Dlatego jest się bardzo ciężko przebić. Co to znaczy się przebić? To znaczy mieć fantastyczny pomysł i jeszcze lepsze wykonanie, porwać za sobą ludzi. Co to znaczy się przebić z biznesowego punktu widzenia? To znaczy dla nas bardzo wcześnie pokazać grę, bardzo szybko ją skonfrontować z publicznością, na podstawie naszej wiedzy ocenić, czy ten pomysł, który pokazujemy w konfrontacji z graczami, ma szansę się sprzedać, czy nie. Wierzymy w to, że trzeba projekty wcześniej pokazywać, wcześniej patrzeć na reakcje graczy, rozwijać je ze społecznością, brać pod uwagę uwagi społeczności. A jeśli to się na pewno zdarzy, nie trafimy, to lepiej taki projekt bardzo szybko zatrzymać, zacząć robić coś innego, niż bezsensownie brnąć w wydatki i na końcu wydać grę, której nikt nie kupi. Wydatki to słowo klucz. Jaką kwotę chcielibyście zebrać od inwestorów i na co ją przeznaczyć? O tym jeszcze nie mówiliśmy. Zasadniczo mogę powiedzieć, że mierzymy nasze potrzeby w milionach złotych, niekoniecznie bardzo małych. Jak powiedziano, będziemy chcieli podnosić skalę naszych projektów. Pierwsze nasze projekty zasadniczo realizujemy budżetami rzędu setek tysięcy złotych. Natomiast jeśli taka gra pokaże sukces, to na jej rozwój, na jej kontynuację trzeba już raczej milionów i trzeba więcej czasu. To nie jest tylko kwestia budżetu, ale to jest też kwestia harmonogramu produkcji. To podniesienie skali będzie wymagało dla spółki dodatkowego kapitału i to jest nasz cel upublicznienia naszej spółki, wejścia na giełdę, które planujemy w przyszłym roku. Wspomniał Pan też, że celem jest równoczesna praca nad 10 projektami. Co jest teraz tym flagowym projektem, nad którym pracujecie? Dwie gry, które niedługo wydamy, dziś dla nas najatrakcyjniejsze, to jest Free Squadron, gra lotnicza o Dywizjonie 303. Duży nasz projekt, który wydamy w pierwszej połowie przyszłego roku, na przełomie kwartałów, jak sądzę. To jest gra lotnicza, w której i latamy,
co w wielu grach już miało miejsce. U nas to jest ładniejsze, jak sądzimy, i ciekawsze dla graczy, ale też, i to jest rzecz zupełnie innowacyjna, stworzyliśmy otwarty świat lotniska, odtworzyliśmy lotnisko z okresu II wojny światowej, na nim się dzieją różne rzeczy, na nim możemy rozbierać i naprawiać samoloty, którymi latamy. Coś, co do tej pory w grach jeszcze nie zostało zrealizowane. My chcemy pokazać pracę mechanika. Historycznie również to byli cisi bohaterowie walk dywizjonu 303 i innych walk lotniczych II wojny światowej. Równie ważni jak piloci, bardzo z nimi zżyci. No, nie tak w cudzysłowie medialni. My chcemy trochę pokazać ich pracę. To pierwsza gra, na którą bardzo liczymy. Druga gra to zupełnie inna gra, ale my rzeczywiście bardzo dywersyfikujemy nasze projekty. Chcemy, żeby każda gra była inna, żeby miała szansę trafić do innych odbiorców. To jest horror, który się nazywa Last for Darkness. Horror inspirowany trochę twórczością Stanleya Kubricka, trochę twórczością Beksińskiego. Ta gra przeszła akcję crowdfundingową w zeszłym roku, przeszła przez Kickstartera, miała kapitalny wynik, zebrała 6 razy więcej pieniędzy niż poprosiliśmy graczy. Czyli ile? Około 54 tysięcy dolarów kanadyjskich. Crowdfunding się robi przede wszystkim dla potrzeb marketingowych. My nie mamy potrzeb kapitałowych. Oczywiście taka kwota, jaką wymieniłem, to już jest ładna, materialna kwota, którą lubimy widzieć, zwłaszcza w okresie, w którym dużo inwestujemy w projekty. Natomiast przede wszystkim crowdfunding to jest budowanie społeczności wokół gry, to jest tworzenie grupy fanów. Na naszą grę położyło swoje pieniądze, mówiąc kolokwialnie, 2,5 tysiąca osób. To są dla nas dzisiaj ambasadorzy naszej marki. To są ludzie, którzy nie tylko dali nam pieniądze, ale którzy dali nam wiele rad, jak tą grę rozwijać, co chcieliby w niej zobaczyć, ale to są też ludzie, którzy swoim znajomym powiedzieli, że jest taka gra i ona jest fajna. I to jest właściwie ten największy kapitał akcji crowdfundingowych z mojej dzisiejszej perspektywy. Do tej pory wydaliśmy też już, pierwsza nasza gra była grą po udanym Kickstarterze. Last będzie drugą. Sądzę, że w przyszłym roku przeprowadzimy co najmniej 4-5 akcji crowdfundingowych dla naszych największych tytułów. Niewiele firm decyduje się na to, żeby pracować nad 10 tytułami równocześnie. Oczywiście to jest tak, te 10 to jest granica naszej przepustowości jako zespołu zarządzającego spółką, bo my te gry produkujemy. My uczestniczymy w ich produkcji, my jakby na codziennych zasadach jesteśmy wewnątrz tych gier. Oczywiście każda gra to jest zespół, tak? W tym sensie my po prostu podzieliliśmy nasze zasoby na 10 zespołów. To są mniejsze zespoły niż w wypadku średnich czy dużych produkcji. To są zespoły raczej kilkunastoosobowe niż kilkusetosobowe, jak to przy większych grach bywa. Chcemy iść właśnie w stronę tych większych, ale dopiero po tym, jak sprawdzimy na małych, że temat się podoba, że nasze ujęcie się podoba. Wreszcie, co bardzo ważne, że zespół radzi sobie z zadaniami. Nawet najwięksi polscy producenci gier mają znane ostatnio dość medialne problemy ze swoimi zespołami, ze swoją zdolnością do realizowania gier na czas, ze swoją zdolnością do skalowania projektów. To jest integralny kawałek ryzyka biznesowego w tej branży, w której się znajdujemy, bo gry to jest zupełnie wyjątkowe połączenie sztuki i twardej technologii. Ja przez ostatnią dekadę prowadziłem biznesowe i technologiczne projekty IT, takie powiedziałbym bardziej klasyczne w obszarze mediowym. Warto też wspomnieć, że pan od 25 lat związany jest z branżą gamingową. Z mojego punktu widzenia jest to bardzo istotna informacja, kto stoi na czele spółki, w którą mielibyśmy zainwestować. Trochę ze wstydem mówię, że już jestem taki stary, ćwierć wieku pracuję. Jakim wstydem? Od 20 lat właściwie nieprzerwanie zarządzam zespołami, jestem na stanowiskach menedżerskich i
I tak 25 lat temu, no, w zupełnie innych realiach, budowaliśmy zręby tego, co dzisiaj się nazywa rynkiem gier komputerowych w Polsce. Wtedy jeszcze nie myśleliśmy o tym jako rynku, to była nasza pasja. Przez wiele lat byłem początkowo dziennikarzem, potem redaktorem naczelnym magazynów o grach komputerowych. Od początku XXI wieku już produkowałem, wydawałem gry w Polsce w dużej skali. Potem rzeczywiście przez około dekadę zajmowałem się przede wszystkim zarządzaniem w projektach mediowych. Chociaż zawsze byłem obecny na rynku gier, byłem wiceprezesem Stowarzyszenia Producentów i Wydawców Gier Komputerowych w Polsce. No i przede wszystkim dużo grałem, bo lubię grać. A to jest w sumie najważniejsze, bo tylko wtedy można sobie powiedzieć, czy gra, którą robimy, jest fajna, kiedy się może ją porównać do rynku. Najważniejsze to robić to, co się lubi, a później jeszcze zbierać sukcesy i plony tej pracy. Miejmy nadzieję, że przyszły rok także będzie pełen sukcesów i pozytywnych debiutów. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję.